Na naszym portalu Khan Academy jest takie ćwiczenie, do którego link znajduje się w opisie filmu poniżej. Ja z tego ćwiczenia wybrałem jeden przykład, który sobie teraz rozwiążemy. Treść zadania jest bardzo prosta. Korzystając z wykresu funkcji, znaleźć wartości następujących granic. No to po kolei zróbmy najpierw tę pierwszą granicę. Granice przy x zerzącym do 3 z f od x odjąć f od 3 podzielone przez x minus 3. No ten stosunek. Granica takiego stosunku, to Wam powinno coś przypominać. Jeżeli przypomina, to bardzo dobrze, jeżeli nie, no to ja zaraz wyjaśnię, co to nam przypomina. Więc mamy tak, f od 3, tak? Czyli mamy x równe 3, no i mamy wartość f od 3. Tutaj jest f od 3. No i teraz dążymy z xem do trójki, czyli bierzemy jakieś xy, które są w pobliżu trójki, tak sobie możemy wyobrażać, czyli na przykład bierzemy x. Tutaj w pobliżu trójki, akurat tak narysowałem x równy 3,5. No i tutaj mamy wartość w tym punkcie, po prostu F od X. Równie dobrze moglibyśmy brać X -y na przykład z lewej strony. Może innym kolorem ja to nawet zaznaczę. Moglibyśmy wziąć X -a tutaj z lewej strony, jakiegoś innego. No i tutaj byśmy wtedy mieli wartość F od X. No i teraz dążymy z naszym X do trójki. Czyli wartości też będą dążyły do wartości funkcji w trójce, czy z prawej strony, czy z lewej strony, jak tutaj będziemy z x dążyli, no to tutaj te wartości też będą dążyły do wartości funkcji w trójce. No i teraz interesuje nas taki stosunek. Co to jest za stosunek? No, zauważmy, że to jest nachylenie prostej, która przechodzi przez takie dwa punkty. Jeden z tych punktów to jest punkt o współrzędnych x i f od x. A drugi z tych punktów to jest punkt o współrzędnych 3 i F od 3. No, liczyliśmy już wiele razy takie nachylenia prostych, że to je, jest po prostu różnica wartości podzielona przez różnicę argumentów. I dla tych dwóch punktów no to będzie po prostu różnica wartości, to jest F od X od X odjąć F od 3 podzielone przez różnicę argumentów x odjąć 3. No i widzimy, że to jest dokładnie to samo, co mamy tutaj. Dokładnie kropka w kropkę to samo wyrażenie. Czyli rzeczywiście liczymy granicę takiego wyrażenia, które mówi, jakie jest nachylenie prostej przechodzącej przez punkt o takich współrzędnych. No to jakie jest to nachylenie? No zastanówmy się. Tutaj to, co zaznaczyłem na, na różowo, czy też fioletowo, nie jaki to jest dokładnie kolor. No to nachylenie Prostej przechodzącej przez te dwa punkty będzie równe minus 2. No bo widzimy, że jak się przesuwamy w argumentach o jedną kratkę, to wartości maleją o dwie kratki, czyli ta różnica wartości jest dwa razy większa niż różnica argumentów. W dodatku jest przeciwnego znaku, to znaczy, jak argumenty rosną, to wartości maleją, czyli rzeczywiście to nachylenie jest równe minus 2. No i tak samo tutaj będzie na przykład dla tego punktu, który był na zielono. Tutaj też jest tak, że jak przesuwamy w tę stronę. O 1, no to tutaj wartości maleją o 2. Po prostu na całym tym odcinku od 2 do 4, jakikolwiek punkt byśmy tutaj nie wzięli, to to nachylenie przechodzące przez dwa punkty leżące na, na tej prostej będzie po prostu równe minus 2, bo to nachylenie jest stałe na całym tym odcinku. Więc jeżeli ono jest stałe, no to również w granicy będzie równe minus 2. No bo po prostu tutaj liczymy granicę wyrażenia, które jest stałe. Ono jest stale równe minus 2, jeżeli tylko te xy są wystarczająco blisko trójki, czyli są między dwójką a czwórką. Czyli ta granica będzie równa po prostu minus 2. No i ta druga granica jest bardzo podobna. Tym razem bierzemy x równe 8, czyli tutaj w ósemce teraz jesteśmy. I w tym punkcie liczymy wartość jakiegoś takiego wyrażenia. No to tutaj jest f od, 8, f od 8. Tak. No i teraz mamy tę wartość, a teraz wartość f od 8 plus h to moglibyśmy pomyśleć, że to jest gdzieś tutaj na prawo od ósemki, ale tak nie jest, dlatego że tutaj liczymy tylko granicę przy h dążącym do zera z lewej strony, czyli dla h mniejszych od zera. Czyli rozpatrujemy takie przyrosty h, które są ujemne, czyli ten punkt o współrzędnych 8 plus h i f od 8 plus h, taki punkt, znajduje się na lewo od tego punktu. No i liczymy granicę wtedy, kiedy ten punkt dąży do, do tego punktu o współrzędnych 8 i f od 8. Czyli dążymy tutaj z tym pomocniczym punktem, przez który przechodzi nasza prosta, ale tylko z lewej strony. No to jaki tutaj jest stosunek delta y do delta x? No tutaj widzimy, że jak argumenty rosną o jedną kratkę, to wartości też rosną o jedną kratkę. Czyli tutaj to nachylenie jest równe 1. No i ono tutaj również jest stałe, bo to też jest odcinek prostej, na lewo od ósemki. I jak ten punkt będzie tutaj dążył, no to to nachylenie jest stale równe 1, więc w granicy również jest równe 1, no bo granica takiego wyrażenia, które jest po prostu stałe, będzie równa po prostu tej stałej, czyli tutaj dostaniemy 1. No i teraz warto zauważyć, że to co tutaj zrobiliśmy, to po prostu obliczyliśmy pochodną tej funkcji f w punkcie x równym 3, no bo to jest dokładnie wzór na pochodną funkcji w punkcie. I to też jest wzór na pochodną funkcji w punkcie, tyle tylko, że jednostronną. Tutaj obliczyliśmy pochodną lewostronną w x równym 8. No i na koniec warto jeszcze taką uwagę zrobić, że gdybyśmy tutaj dopuścili przyrosty h, które są dodatnie, czyli rozpatrywalibyśmy punkty, które leżą na prawo od ósemki, czyli na przykład taki punkt, to ta prosta, która przechodzi przez te punkty, by wyglądała jakoś tak. I jak ten argument by tutaj dążył do ósemki z prawej strony, to te proste stawałyby się coraz bardziej strome tutaj, i to nachylenie dążyłoby tutaj w granicy do nieskończoności. Czyli zupełnie inaczej niż z lewej strony. Z lewej strony dąży do jedynki, jest po prostu stałe równe 1. Na no z prawej strony to nachylenie dążyłoby do nieskończoności, czyli ta pochodna stawałaby się nieskończona, czyli w zasadzie ta pochodna prawostronna tutaj nie istnieje.